Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Końcówkę roku można ciekawie spędzić w Wiśle. Tam szereg koncertów w ramach Strefy Białych Świąt. W kościele pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny wystąpią chóry parafialne. Start godzina 18. Z kolei w sobotę w kościele apostoła Piotra i Pawła zaprezentuje się zespół pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej o godzinie 17. W niedzielę w tym samym kościele wystąpią m.in. mali tkocze, tkocze, pastuszki i inni. Koncerty odbędą się również 4 i 6 stycznia. Koncertu kolęd nie zabraknie również w Cieszynie. W piątek 28 grudnia do Cieszyńskiego Teatru zaprasza Towarzystwo Ewangelickie. Koncert Dzieci śpiewają kolędy rozpocznie się o godzinie 17. Jeżeli ktoś nie zdąży, to może skorzystać z drugiego terminu. Koncert odbędzie się również w sobotę o 16:00. Po świętach z pewnością warto trochę się poruszać. Taką sportową propozycję przygotowała na najbliższą sobotę parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, a mowa o pierwszym skoczowskim biegu ekumenicznym. Bieg ma wymiar charytatywny. Organizatorzy chcą wspomóc dzieci potrzebujące i zapewnić im możliwość wypoczynku zimowego. Nie pobierają opłaty startowej, ale proszą o wsparcie dla dzieci. Przy rejestracji i w czasie imprezy będą zbierane datki na ten cel. Zbiórka i zapisy w biurze biegu przy parafii. Start godzina 12. Planowane zakończenie około 15:30. Po biegu będzie można się rozgrzać w hotelu Liburnia w Cieszynie o godzinie 18:00. W sobotę odbędzie się tam koncert świąteczny w wykonaniu zespołu Lunatyp. W poniedziałek w Sylwestra w naszym regionie nie zabraknie ciekawych propozycji. My zwróciliśmy uwagę na te, które odbędą się pod gołym niebem. Zaczynamy od Ustronia. Na tamtejszym rynku o godzinie 22:30 zagra zespół Akurat. O północy przywitanie Nowego Roku i pokaz sztucznych ogni. Taki pokaz i życzenia również w Parku Turystyki w Brennej. Sylwestra nie zabraknie na Skoczowskim Rynku. Tam zabawa rozpocznie się już o 21:00. W programie występy tancerzy, wokalistów i pokaz ognia. Nowy Rok można przywitać również na Wiślańskim Rynku. Zabawa z DJ-em na placu Hoffa rozpocznie się o 21:00. We wtorek 1 stycznia Cieszyn zaprasza tradycyjnie na noworoczny pokaz sztucznych ogni. Start godzina 17:00, okolice Mostu Przyjaźni nad Olzą. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia!